Siema widzowie, dzień dobry, dobry wieczór. Witam was serdecznie na dzisiejszej sesji ochrony zdrowia psychicznego imienia From Software. Jestem Jerokami i w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak w dość prosty sposób zyskać fajną zbroję. Dla maga jest to zbroja z stawu Azury, także zapraszam do oglądania, łapka, subik i lecimy. Misję rozpoczynamy w okolicy tej wulkanicznej lokacji, dokładnie tutaj znajduje się ciało naszego Azura. U mnie go już nie widzicie, bo już misję mam skończoną, co prawda, ale u was na 100% on tutaj będzie sobie tutaj leżał i gdy do niego podejdziecie, to da wam skill o nazwie Kometa Azura. Następnie udajemy się do piwniczki w ruinach punktu orientacyjnego, gdzie znajduje się nasza droga nauczycielka Selena, która będzie już dalej kierowała nas w tę misję, gdzie jest praktycznie główną bohaterką. Po pogadaniu z nią dostaniemy seliański łamacz pieczęci, który przyda się w dalszej części misji, żeby odblokować pewną barierę do kolejnego maga, który właśnie razem z Seleną i Azurem tworzył taki trój magiczny podział. Kolejną część misji, gdzie właśnie będziemy musieli znaleźć naszego maga Lusata, zaczynamy w kościele choroby. Kierując się bardziej na prawo, a później wprost, znajdziemy ukrytą jaskinię, którą strzeże pewien mag. Gdy się z nim rozprawimy, to będziemy musieli uderzyć mieczem czymkolwiek, żeby pozbawić iluzji mocy i już będziemy mieli dostęp do naszej kolejnej lokacji. No i mamy właśnie tą ukrytą jaskinię, wchodzimy do środka i tu zaczyna się prawdziwa zabawa i mały labiryncik. Będzie tutaj troszkę słabych wrogów, ale będą dwie ukryte ściany, także trzeba uderzać w konkretnie te, które wam tutaj pokazuję, aby odblokować dalszą część naszej jaskini. I rozwalamy kolejne ukryte przejście. I teraz uwaga, bo troszkę tutaj się zamotałem. Głównie chodzi o to, żeby nie iść naprzód, tylko w dół. Gdy już zejdziemy na dół, to będziemy mieli właśnie pieczęć, która pozwoli nam się spotkać z naszym magiem, a ją rozwalimy właśnie tym urządzeniem, które dostaliśmy od Seleny. Jeszcze parę ślimaczków. No i teraz, gdy wydaje się, że jest troszkę wysoko, to nie ma obaw. Możemy bez problemu skoczyć, nic nam się nie stanie i tam już będziemy mieli praktycznie finał tej części misji. Żeby nie było za pięknie, to oczywiście musi na drodze stać się wróg, jakiś mag, także nie jest jakiś zbyt silny, więc powinniście sobie dać bez problemu radę. Rozwalamy pieczęć i wchodzimy do środka, a tam o naszym oczom ukazuje się ledwo żywy kolejny mag, tak jak w przypadku Azura. I tak jak w przypadku Azura dostajemy kolejny, dość ciekawy skill, przydatny nawet, ale o tym już opowiem w kolejnym odcinku, w którym będę opowiadał o całej mojej postaci, o wszystkich ważniejszych umiejętnościach i w ogóle jak grać magiem według mnie. Teraz wracamy z powrotem do piwniczki, do naszej nauczycielki Seleny, żeby powiadomić jej o stanie naszego Lusata. I teraz uwaga, bo ja początkowo zacząłem misję troszkę ze złej strony, głównie z tego względu, że zacząłem ją przed pokonaniem Radahana. I w momencie, w którym doszedłem do tego etapu i udałem się według internetu tam, gdzie powinienem się udać, to niestety, ale misja nie chciała pójść dalej, także zanim się zaczniecie bawić w zbroję Azura, załatwcie jakimś sposobem Radahana i wróćcie, będziecie mieli wtedy dalszą część misji, którą właśnie tutaj wam zaprezentuję. Teraz musimy się udać do takiego pewnego magicznego więzienia, które znajduje się właśnie niedaleko drzewa. Nasz cel znajduje się właśnie w takiej kotlince, w środku znajduje się wejście do jaskini, ale niestety, ale strzeże je dość silny przeciwnik, ale z tego co widziałem, to praktycznie nie trzeba z nim walczyć, tylko ominąć, a w środku znajduje się nasza prawdziwa Selena. Gdy sobie z niej już pogadamy, to robi się troszkę dziwnie, bo wyciągamy z niej duszę. Także pozdro i lecimy dalej. Kolejnym krokiem będzie się udanie do okolic, gdzie jest wieża Rani, a to znajduje się obok tego miejsca, gdzie jest boss Lorety, który daje nam ten fajny magiczny łuk. Gdy tam się udamy, to musimy pójść konkretnie w to miejsce, bo tutaj, gdzie właśnie zaznaczyłem, znajduje się kolejne ukryte magiczne wejście. Więc schodzimy jak najszybciej z wieży i naszym oczom ukazuje się smok, którego albo załatwiamy, albo tak jak ja omijamy.
właśnie w tym miejscu uderzymy mieczem czy czymkolwiek innym i naszym oczom ukazuje się wejście do jaskini. A w środku tradycyjnie kolejne ukryte wejście, także rozwalamy je i wchodzimy do środka, a tam znajduje się kolejne niby ciało naszej Seleny. Oddajemy jej duszę i voilà, mamy nową nauczycielkę w nowym ciele. Gdy już z nią pogadamy, to kolejnym krokiem będzie się udanie do komnaty poza bramą, gdzie tak naprawdę rozwalaliśmy Radahana, więc powinniście naprawdę dobrze kojarzyć to miejsce. I tam będziemy musieli pogadać z tym oto jegomościem. Gdy już sobie z nim pogadamy, gdy już mamy wszystko wyjaśnione, to wracamy do miejsca, w którym leży już martwe ciało, pusta skorupa naszej nauczycielki Seleny i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Na miejscu oczywiście znajduje się gość, z którym przed chwilą rozmawialiśmy. Gdy już sobie z nim porozmawiamy, to tym razem udajemy się do Akademii Rey Lucaria, gdzie będziemy musieli stoczyć pewną bitwę. Co ważne, będziemy mogli wybrać tutaj stronę, po której będziemy chcieli się opowiedzieć. Także według mnie i według tego, jeżeli chcecie otrzymać zbroję, którą wam tutaj prezentuję, to wybierzcie stronę naszej nauczycielki Seleny. Gdy już to wybierzemy, to zostajemy przyzwani niejako do jej świata, w którym jako pomocnik stoczymy bitwę właśnie z tym jegomościem, z którym niedawno rozmawialiśmy. Gościu nie jest jakiś specjalnie silny, wystarczyło trochę pomachać magicznymi, grawitacyjnymi skałami i gość praktycznie leży z odprocy. Dodatkowo po pokonaniu tego typka to dostaniemy w nagrodę cały zestaw jego ciuchów. W skład wchodzi kaptur, zbroja, mankiety i bryczesy. I teraz idziemy na środek i naszym oczom ukazuje się nasza droga nauczycielka. Gdy sobie z nią porozmawiamy, to dostaniemy jeszcze po drodze fajny kirys, który ma umiejętność magiczną, ale nie jest jakiś za specjalnie dobry, także nie skupmy się z nim za bardzo. No i gdy sobie z nią już porozmawiamy, to wracamy do miejsca, w którym to się wszystko zaczęło, do miejsca, gdzie leżał, bądź leży nadal, nasz Azura Odwieczny Czarodziej. Idziemy do miejsca, którym pokazywałem wam na początku materiału. Tutaj, gdzie na początku powinno być ciało, u którego mojego nie było, bo już nagrałem wstęp troszkę później. A tutaj właśnie mamy już pozostawioną rzecz, pozostawiony cały nasz zestaw. W skład zestawu wchodzi błyska mienna korona Azura, szata oraz mankiety. Cały zestaw jest naprawdę spoko, oprócz głowy. Według mnie błyska mienna korona bliźnioksiężnika jest zdecydowanie lepsza z tego względu, że podnosi nasz poziom mądrości, a tym samym zwiększając moc naszych obrażeń. Co prawda hełm nie należy do tego zestawu, ale wygląda estetycznie, statystyki się zgadzają, co jest najważniejsze. W kolejnych materiałach pokażę wam konkretnie, jak wygląda moja postać obecnie, jakie jeszcze rzeczy udało mi się znaleźć i może w kolejnych odcinkach pokażę, jak je znaleźć. A teraz życzę wam miłego dnia, miłego wieczora. Bajo! Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, bo zostało już naprawdę niewiele, żeby osiągnąć w końcu ten pierwszy 1000.